Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Często pytacie, jak to się na grupie pytacie, jak to się dzieje właśnie, że to tło się zmienia, prawda? Tutaj mamy tło z serc z kamienia. U mnie jest to randomowo. Gra sobie dobiera. Przy każdym uruchomieniu, prawda, ale nie wiem, kto tam stoi, być może klucznik, o tutaj. Słuchajcie, ale podobno jest taki mod, dzięki któremu można sobie samemu wybierać. Ja nie wiem, modów nie używam, ale słyszałem, że jest. My zaczynamy grę. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Wel. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Słuchajcie, właśnie skończyliśmy rozgrywki u Wegelbudów. Dość ważny, powiem, element. Co by tylko zmniejszymy. Tutaj, słuchajcie, kochani, jeszcze zanim nawiążemy jakiekolwiek relacje... Greg, nie widziałeś Dergofa przed chwilą? O, przepraszam, pomyliłem pana z moim przyjacielem. Ma podobną maskę. Generał Voorhees? Generał Voorhees? Geralt z Rivii. Czyli nie pomyliłem się aż tak bardzo. Bardzo mi miło, a to... Piękna i tajemnicza dama. Poczekajmy z formalnościami do końca przyjęcia, kiedy wszyscy zdejmą maski. Tak jest zabawniej, prawda? Ma pan rację. A teraz bardzo przepraszam. Naprawdę muszę pilnie znaleźć Dergofa. Miłego wieczoru. Dziękujemy, generale. Już. Słuchajcie, teraz po prostu się obłowimy. Tuż no. Skoro mają tu tyle żarcia, zaraz spotkamy jeszcze jednego znajomego. Mam nadzieję, że go spotkamy. Patrzcie, a tutaj leży książka. O. Dajcie, kochani, sobie jeszcze trochę przyciszę, bo tu wyje w słuchawkach, nie słyszę, co do was mówię. O, możemy sobie tutaj... Dzień dobry. Było. Twoja słowa się wyprzedza. Zaraz sobie zagadamy do tego pana, który nas poznał. Jak to Tissaia uczyła Yennefer z tym wydawaniem mocy? Wydawanie mocy powinno się odbywać tak jak puszczanie bąka na sali balowej, tak? Ostrożnie, pod kontrolą i żeby nikt z postronnych nie połapał się, że to ty. Te właśnie nauki Janeczka przekazała jaskółeczce. Marigold, nie przeszkadzaj mi, nie widzisz, że kradnę. To już nic, to jest podnieś. I popatrzcie, kto tutaj jest. Właśnie tego pana szukaliśmy. Druga szansa, a to dobre. Cmentarze są pełne ludzi, którzy myśleli, że stary Joel da im drugą szansę. Sigi, no proszę. Geralt, jak Maska mnie poznałeś? Adekwatna. Słuchajcie, jeśli czytaliście pierwszą część sagi, tam jest opis Dijkstry. I As porównuje go do... Pisze, że Dijkstra aparycję ogólnie, kolor włosów, świeżo wyszorowanego wieprza. Zobaczyłem go w tej masce, to myślałem, że padnę. Po masce. Idealna, prawda? Mógłbym ją zdjąć i nikt by nie zauważył różnicy. Witaj, Royven. Patrzcie, moja ulubiona wspólniczka. Co to za
Zrobiłaś sobie dziś wolno od ratowania świata? No dobrze, pożartowaliśmy, pośmialiśmy się, ale widzę, że się śpieszycie. Tak? Wiesz, jakoś nie lubię spotykać się na przyjęciach, Geralt. Zaraz zaczyna mnie rwać w kościach, jak na pogodę. Wiecie, że Geralt zranił Dijkstrę, złamał mu nogę. Wiecie, przecież wy wszystko wiecie. Ale to już w drugim tomie sagi. W czasie rewolty na wyspie Tanet. Buntu, rewolty, nazwijcie to jak chcecie. Znowu tej dziwki ratował! O proszę, witam. Ale się obłowił. Ja pierdzielę. Cholera, ten gościu. O, popatrzcie, jakie tutaj atrakcje fajne. Jego mość od dawna w Nowigradzie? Pan mnie szukał. W Nowigradzie zajęcia nie znam. Patrzcie, tu jeszcze. Nie rób tego więcej. Niezła maska. Ale my musimy teraz, słuchajcie, pogadać. Matko, co za potworzysko? Jakiś mieszczanin. Proszę, witam. Mój mąż? Mój mąż z zawodu jest dyrektorem i to jest nawiązanie, kochani, do kolejnej komedii. Jego mość od dawna w Nowigradzie? Świetnej komedii, tylko już nie pamiętam, kto reżyserował. Być może i Mareja. Nie, nie wyjdzie. Komenda... komenda. Komedia nazywa się Poszukiwany, poszukiwana. My szukamy... Przepraszam was na chwilę. Pani papugi. Pani... Nie pani sobie. Tak, to ja. Ta od Strongów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. No. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć, czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem. Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia. Hodowla krabopająków, nie. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tace z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. O matko, cały czas mi to wyskakuje. Chodźmy poszukać Alberta. Niejku, przepraszam was, ale nie zamknąłem. Przeglądarki. No nie wiem, co ja z tym teraz zrobię. Musimy poczekać, aż to samo zniknie. Nie chcę tutaj schodzić do tego. Zaraz spróbujmy. Ach.
Co mnie to obchodzi? Zamknij. No nie chcę zamykać, kurczę. Nie chcę zamykać opery, bo przesyłamy filmik. Dobra, zrobimy sobie sejwika. Musimy znaleźć Alberta. Jest, przypominam, w masce pantery. Cóż no. To jest lew, więc na pewno. Kolejny lew, więc raczej tutaj go nie znajdziemy. Chodźcie, wiecie co, pójdziemy od razu, ja wiem gdzie on jest. Znowu się na obiad spóźnił. A wtedy jak nie huknie! Matko, co za potworzysko! Tak? Ładna maska. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Ojej. Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest... Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego Fiorano. Koniecznie. Spróbujemy. Mam nadzieję, że Albert nie zapomni, po co zorganizowali to przyjęcie. Może poczekamy w ogrodzie? Widziałam tam taki miły zakątek. Aj, Marigold, Marigold. Znowu się na obiad spóźnił. Popatrzcie, tu jest gdzieś zejście. Prawda jest. Ale się zaprawił. Tu już chyba kradliśmy. Może usiądziemy tutaj. Gdzie ono tam jest? Dobra. Co za ulga z maski opadły. Ale tylko na chwilę. Będziemy mieć stąd dobry widok. I nawet jest wino. Niedawno nie byłam na żadnym przyjęciu. To naprawdę miła odmiana po nowigradzkich kanałach. Czy to w takim razie dobry moment, żebym cię zapytał? Tak? O tego czarodzieja, którego tu spotkaliśmy. A, Amorice, co chcesz wiedzieć? Skąd się znacie? Geralt, wszyscy czarodzieje się znają. Niektórzy mają ponad 100 lat, a to sporo czasu na nawiązywanie znajomości. W takim razie kiedy go poznałaś? Na innym przyjęciu. Dawno temu. Podszedł do mnie i od razu zaproponował, że przeteleportuje nas w jakieś zaciszne miejsce. Wygląda mi na takiego. Tak? A mnie wtedy wydawał się słodki. Uganiał się za mną potem jeszcze przez jakiś czas. Miałem wrażenie, że nie przepada za tobą. Myślę, że chętnie widziałby mnie w roli swojej podopiecznej, nie przywódczyni. Ale to ty organizujesz ucieczkę czarodziejów z Nowigradu. Czasami naprawdę nie wiem, jak udało mi się zebrać ich wszystkich. Cholera, dobrze, że te rękawice chociaż zostały. Po prostu masz charyzmę. Naprawdę tak myślisz? Pewnie. Ani się obejrzysz, jak będą o tobie mówić żelazna Marigold. I mogłabyś jeszcze nosić opaskę na jednym oku.
A ja przez chwilę myślałam, że mówisz szczerze. Oczywiście, że mówię szczerze. Patrz, nawet się nie zrumieniłem. Kto się dzieje? To Albert? Nie, po prostu jakiś zabłąkany gość. Słuchajcie, teraz mamy szansę ją pocałować, przynajmniej za chwilę. Ale ja tego nie zrobię. Pewnie szuka swojej towarzyszki. Jak w tej elfiej bajce o żabiej pliszce. Inchu, inchu, bak, brocha, pomalutku mała żabko. Chodźmy stąd. Kis już się obzdringoliła. No, to, mam nadzieję, że goście nie upiją się aż tak szybko no, jak ja. Im szybciej się stąd wyniesiemy, tym lepiej. O nie. Mam zamiar najpierw dokładnie obejrzeć sobie ten ich słynny labirynt. Podobno mają tam rzeźby. Całkiem, całkiem. Całkiem gołe. Całkiem co? Całkiem gołe. Dobra, teraz będziemy musieli ją... Triss, czekaj. Geralt, idziesz? Dość łatwo ją wyśledzić tutaj. Geralt, idziesz? Tutaj tylko save'a zrobię. No, teraz jej odwala. Ale jej nie pocałuj. Uważaj. Znaczy, to nie ma żadnego wpływu na to, czy będziemy, jeśli chcemy być z Yennefer, czy będziemy, czy nie. Nie, 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 nie. O, jak mi przykro. Pani Merigold, nareszcie. Przykro mi, że spotykamy się w tak wybitnie niesprzyjających okolicznościach. Dobrze powiedziane. Ale na pewno to nadrobimy. Muszę koniecznie pokazać pani moje receptury alchemiczne. Nikt cię nie śledził? Chyba nie. Na wszelki wypadek zamieńcie się maskami. My pójdziemy przodem, a Geralt chwilę po nas. W stajniach czekają na nas osiodłane konie. Dobrze, tam się spotkamy. A my teraz, kochani, będziemy mieli gości. Dobra, ja zobaczę, czy mamy już dostęp do... Niestety nie. Będziemy się przebrać. I teraz. Nie wiem, czy da się tego uniknąć. Wątpię. Zobacz się! Albert! To się natkniemy na jakąś panienkę. Albert! Jesteś, ukochany! Tu jesteś! No to jak będzie z tym prywatnym pokazem? W innych okolicznościach dałbym z siebie wszystko. Oj, przepraszam, ja. Też mają maski. Albert Fegelbud? Proszę się odsunąć, paniko. Które musimy im oklepać? Tylko żadnych sztuczek, bo jeszcze siniaków sobie jaśnie panisz narobi. Chodź, chodź. Nie sądzę. Dobra. Przywal mu! Już po tobie! Chodź.
Dość tego. Jeden. Razem na niego! Obiję ci nerw. Drugi. Czyli jak widzicie, nie było to jakoś specjalnie trudne. Mogliśmy również użyć znaków. Użyłem Quen, nie wiem czy udałoby nam się odpalić tutaj jakiś bardziej... Cholera. Cicho. Jakiś znak bardziej, że się tak wyrażę, przydatny. Aha, pójdziemy prosto, później w lewo. Tutaj. Fajny ten labirynt, powiem wam. Da się fajnie zgubić. No i patrzcie, mamy zadanko już prawie wykonane. I tu ja się boję, naprawdę się boję, żeby nam tam tych kabaretów innych nie pokasowało. I teraz, kochani, za pindalamy. Normalnie przez klomby, co się tam. Dostajmy oczywiście. Zobaczmy, czy już możemy. Nie. Jest strażnik, są. Już zaczynałam się martwić. Już się focha na nas. Nie się focha. Pojawiły się małe problemy. Łowcy? Idą tu? Nie, mam jeszcze trochę czasu. Ale proszę wysłać kogoś do ogrodu, żeby się nimi zajął. Dopilnuję tego, a wy się pośpieszcie. Przez dwie części gry korzystałaś, to teraz masz. Wszystko gotowe? Tak. Odebrałam twoje miecze od strażnika. A Ingrid przekazała mi już pieniądze. Jest ich dużo więcej niż myślałam. Cieszę się, że mogłem pomóc ci je zdobyć. Przydadzą się, co? Wreszcie naprawdę mam szansę, żeby wyprowadzić wszystkich czarodziejów z miasta. Jeśli chciałbyś się pożegnać, wiesz, gdzie mnie szukać. Pożegnać? A w sprawie tego przy fontannie... Przepraszam, zachowałam się niepoważnie. To przez to wino było bardzo mocne. Nie musisz mnie przepraszać. Przecież nic się nie stało. Tak, nic się nie stało. Pani Marigold? Musimy już iść. Wiem. Uważajcie na siebie. Dobra. Bardzo ładnie to wygląda. I popatrzcie, teraz możemy już opuścić bezpiecznie. Teraz albo nigdy, dokładnie. I teraz tak, znowuż mam, słuchajcie, dylemat. Odczekajmy chwilę. Możemy się już normalnie przebrać. Normalne ciuchy. Maskę możemy sobie nosić przez cały czas. Są tacy gracze, którzy ją z upodobaniem noszą. Ona jest tutaj, ale możemy ją zdjąć. Popatrzcie, jak się obłowiliśmy, jeśli chodzi o jedzenie. Napitki. Zwłaszcza napitki. Ale co mnie ciekawi, ja chcę... Patrzcie, na razie nic się nie dzieje złego. I teraz tak, pytanko. Czy robimy teraz zadanko, to teraz albo nigdy. Ono ma 14 poziom. Czy kabaret? Bo jeśli odpalimy sobie to zadanko teraz albo nigdy, słuchajcie, to w zasadzie... Będziemy mieli następne fajne zadanko. Ja bym teraz może, bo one już teraz mają równe poziomy. Czyli możemy sobie robić na spokojnie
chyba że tutaj chcemy już doprowadzić zadanie z czarodziejami do końca. Dobra, zróbmy ten wątek. Nie chcę wam, kochani, mieszać. Tutaj moglibyśmy jeszcze pójść na wyścigi do Wegelbudów, sobie je wygrać. Ale to nie jest tak ważne, dlatego że wyścigi to my sobie możemy zrobić w dowolnym momencie. Te we Wrońcach, ja wam o tym już mówiłem, te opodal kasztelu Wrońce. Gdzie się pchasz, przybłędo? Najpierw Glade pokaż. Kimś czasie znikają. Glade? Jaki Glade? Taki, co poświadcza, żeś nie czarodziej. Bez niego nie można ani wejść do Nowigradu, ani go opuścić. Czemu zamykacie miasto? Żeby je oczyścić z magów, wiedźm i reszty ścierwa, co się zlazło do Nowigradu, jak wybuchła wojna. Wyłapiemy ich do ostatniego i spalimy na jednym stosie, jak bydło z pryszczycą. Boże, co za... Nie mam takiego Glade'u. Zaraz to dalej nie przejdziesz. Następny. Chwila. Jak zdobyć tę przepustkę? Pierw trzeba złożyć ofiarę na rzecz kościoła, potem musi za ciebie poświadczyć trzech... On może przejść. Tu są jego papiery. Co? Ale skąd? Nie twój interes. Wracaj na posterunek. I patrzcie teraz. Pozdrowienia od Ziggy'ego Roivena. I to jest stare... Do miasta wnosicie. Ruben, nie wygłupiaj się. To ja, Stefan z Okrawków. Nie poznajesz? I to jest, kochani, taki... Nawiązanie oczywiście do tego hasła, którym się dzięki któremu się rozpoznawali agenci Dijkstry. Ja już wam wspominałem na pewno o tym, no wątpię, żebym nie wspominał. Chodzi oczywiście o hasło pozdrowienia od Dijkstry. Takim hasłem rozpoznali się jako agenci Jaskier i Yennefer z Wengerbergu. A ja tutaj jeszcze chcę, popatrzcie, bo wygraliśmy. Popatrzcie, wygraliśmy karty u Wegelbudów, prawda, te trzy, i nagle zniknęło nam Velen. Nie mamy już w Velen nic do zdobycia. Zostało nam 5 kart w Nowigradzie. Czyli jedna pewnie gdzieś tam, a druga A4 to będą na... zdobędziemy w czasie turnieju w Passiflorze. Wyspy Skellige, aż 24 karty. Kermoren, jedna karta, ale ją zdobędziemy, myślę, jeszcze poza Kermoren. Chodzi oczywiście o to, żebyśmy sobie zagrali z Lambertem. No i ci napotkani gracze, 17, to może być wszystko. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. W każdym razie Velen mamy już za sobą. Gdzie idziemy? Idziemy teraz spotkać się z Trismeridą. A ten? Jeszcze sobie. Bogaci piją wino. Tu jest jeszcze coś. Spróbujemy wejść, jak się dało. Wątpię, żeby się dało, ale jednak. Chyba nie jest kryjówka maskonurów, tak sobie myślę. No może tutaj jakiś kupiec sobie urzęduje. Sprawdzimy to później. Ja teraz muszę tutaj obejść. Książki kryty nie palą. Będziemy jedno zadanko robić. Za to nigdy nie mogę, słuchajcie, trafić do tego domu. Znamy już historię tego domu, wiemy, dlaczego on jest taki pochylony. Tak, tu prosto. Teraz tu. A no tak, ma spokój. Znasz przy domu Tris. Niedobrze. Uwaga. Więc ja tutaj zrobię znowuż takiego twardego save'a na wszelki wypadek. Lecimy dalej. Zapłaciłem za cały miesiąc z góry. Słuchajcie. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe, to i więcej się należy. Nie mam już pieniędzy. Ale macie co innego, panienko.
dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Tak. Ryzykowali, to fakt, ale za sowitą opłatą. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Skąd czyli jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności, ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Zagięła cię. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Oczywiście chodziło o ten wywód Zoltana, gdzie Geralt go zapytał, jak czy nie wstyd mu tak okradać innych, prawda, uciekinierów po lasach, ale to już Chrzestognia to sobie doczytać. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinnam jak najszybciej przeprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek, ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz? Moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Złote Miasto. Być może chodzi o Nilfgaard. Miasto Nilfgaard. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. Dlatego zwracam się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Dobra. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dokładnie. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. Okej. Prowadź. Słuchajcie, wykonamy to zadanko i będziemy mieli to z... I miejmy to już po prostu z głowy. Ja to chcę mieć z głowy. Gdy powiem wam szczerze... Wykład o tym, dlaczego wolę kota. Gdzie jest ta kota? Niedaleko na okrawkach. Teraz cii, Geralt. Nie możemy zwracać. Czej, ja sobie jeszcze wyzbieram. Tam, bo ci ktoś w końcu łeb ukręci. Nie ciekawe. Patron, nie mogą nas zauważyć. Po prostu trzeba chwilkę odczekać. Popatrzcie, oni rzeczywiście tu są, jak się wychylimy, to gdzieś ich... O, widzicie, są. O, tu. O, właśnie odchodzą. Po prostu wystarczy sobie poczekać, aż oni sobie pójdą. O, sobie nawet save'a zrobić, proszę bardzo. No? W zasadzie możemy ruszać.
Wystarczy się trzymać. Wystarczy się trzymać Trismary Gold. O ty, pięknie, wreszcie! Jak mi się to podobało, że wreszcie pomyśleli twórcy. Toni, tak jak mówiłem! Chęt do żony czarodziej i jego dziecka. Chcesz, wala się magią. A sobie tylko jeszcze. Bo będziemy walczyć w ciasnym pomieszczeniu, więc ja wolę mieć pewne ciosy. Dobra robota. Nie chcę powtarzać. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne, każdy tak mówi. A moja nagroda? Nagroda? A ta? Zaraz dostaniesz na W porządku? Możecie iść? Tak. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Bertolt. Widziałaś, co się dzieje na ulicach? Złapią nas, nim dojdziemy do portu. Złapią i zabiją. No nie. Nie mogę zagwarantować, że jeśli pójdziecie z nami, wszystko będzie dobrze. Ale jeśli tu zostaniecie, zginiecie na pewno. Tą operę. On ma rację. Nigdzie się stąd nie ruszam. Nie jestem głupi. Kochanie, błagam cię. Zamknij się! Mówiłem zimą, żeby stąd wyjechać, ale nie, nie pasowało ci. No to masz. Masz, co chciałaś. Naprawdę już mnie to zaczyna wkurzać. Idziemy. Teraz. Idziemy. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty. Jak najszybciej. Szlak. Trafił. Poczekajcie chwilkę, ja sobie tylko tak stąd spauzujemy. Minimalizujemy. Tylko nie wiem, dlaczego ona mi cały czas pokazuje. I teraz tak. Publikujemy tutaj. Po prostu ją wyłączę. I tyle. Zamknij. No bo sorry, no nie ma innego wyjścia. No nigdy takich numerów nie robiła, dopiero teraz. Idź do gry. Okej, możemy sobie na szybko przeszukać. No widzicie, mamy jakiś fajny mieczek znaleźliśmy. Jest tego sporo. Sporo, bardzo sporo. Te komunikaty, bo przecież zawsze wam nagrywałem filmiki, to przy okazji jeszcze publikowałem te już wcześniej nagrane. Ci się boją. Banda zdrajców, sprzedawczyków. Nie bójcie się, wujek wiedźmin nic wam nie zrobi, szkoda mi czasu po prostu na was. Teraz wychodzimy i na spokojnie ruszamy. Idą za nami, a przynajmniej powinni iść za nami. Stój! Słyszałeś? A! Tam jest jeszcze dwoje! Braci! Sprawdzałaś te kanały pod zimorodkiem? Nie. Nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicach. No tak było. Teraz musimy stąd uciekać, jak szczur. To Gorzwelen bardziej. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. No? Czy to Zostaw mnie w pokoju. Zanosi się na deszcz. Ależ wieje. Poczekamy. O,
szczerze powiedziawszy. O, właśnie, niestety skończył nam się czas nagrywania. Więc ja się tutaj z tego miejsca z wami pożegnam. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję wam za to, że jesteście, że komentujecie, że oglądacie, że subskrybujecie. Linki jak zwykle będziecie mieli w opisie pod opisem filmu. A tymczasem bywajcie i powodzenia na szlaku.